Właśnie pojawiła się tragiczna wiadomość, przekazana przez TVP. Niestety, nie żyje polski polityk. Cała pogrążona w żałobie rodzina otrzymuje napływające kondolencje. Nikt nie może uwierzyć. Polski polityk nie żyje. Przykra wiadomość właśnie została przekazana przez TVP. Nikt nie może uwierzyć w te tragiczne informacje. Polski polityk nie żyje, nie żyje. Przemysław Jerzy Witek, polski polityk, historyk i wychowawca. W czasach PRL był jednym z działaczy opozycji. TVP przypomniało, że w 1981 roku przyczynił się do przywrócenia marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Przykrą wiadomość o śmierci za pośrednictwem Twittera potwierdził Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na wieczną wartę odszedł jeden z tych, którzy wskrzesili marsz szlakiem kadrówki w 1981 roku i przywracali Polakom ideały II Rzeczypospolitej. Wierny idei niepodległości miał w sobie do końca ducha ułańskiej fantazji Wieniawy. Niech polska ziemia przytuli go tak mocno, jak ją ukochał, przekazał Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przemysław Jerzy Witek, polski polityk, historyk i wychowawca nie żyje. Przemysław Jerzy Witek odszedł w wieku 72 lat. Polski polityk, historyk i działacz opozycyjny przyszedł na świat 23 września 1947 w Kielcach. W jego domu panowały tradycje niepodległościowe, z którymi przez całe późniejsze życie się utożsamiał. Przemysław Jerzy Witek należał do osób, które przyczyniły się do przywrócenia marszu szlakiem kompanii kadrowej. Druga fala koronawirusa i kolejny lockdown? Szef kancelarii premiera wyjaśnił, jakie plany ma rząd 3. Przez lata był członkiem kapituły odznaki uczestnikowi marszu szlakiem kadrówki. Przemysław Jerzy Witek był także wychowawcą młodzieży, społecznikiem i redaktor pism opozycyjnych w PRL. W sierpniu 1980 roku należał do twórców świętokrzyskiej Solidarności. Źródło: TVP3, Telewizja Republika.